Siemano, z tej strony Kaktus, na wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fortnite'a na tym kanale. Dzisiaj jestem na koncie Kaktusowy 2.0, na którym mam skina Marshmallow, najbardziej unikalnego skina chyba w całej grze. To jest moja szafaczka oczywiście ogólnie. No wiecie, będzie grane na różnych okazjach. Dzisiaj gram sobie arenki. Jest to moje nowe konto. Nowe, stare można powiedzieć. Tak, dzisiaj pogramy sobie arenkę i mam nadzieję, że to wam się spodoba i przyjmiecie bardzo dobrze na dobre konto i gramy właśnie dzisiaj arenki. Postaram się robić rekord spadów na arence. Mój rekord spadów na arence to 10, więc mam nadzieję, że uda nam się podbić. To prawda, na ten kaktusowy mam dywizję. Którą ja mam dywizję? Ja mam szóstą dywizję, więc... Szóstą albo piątą, nie pamiętam. No a tutaj jest pierwsza, więc myślę, że będzie nawet spoko. Jeżeli chodzi o to. Polecimy sobie na coś nowego. Ja bym nawet sugerował rekina, bo mega ładnie wygląda Marshmallow na rekinie. No wiecie, no muszę wyglądać. No. Nowe fajne malowania, no to jest, znaczy stare nowe malowania, no to są tak epickie, jeszcze zobaczcie jaką mam emotkę, no legendarna emotka normalnie. Jeszcze moja ulubiona emotka, ciśnij dziku. My sobie polecimy na rekinka. Ja już tam byłem trochę, więc tak, lecimy sobie tam. No i po tej gierce pokażę wam jeszcze coś na trybie kreatywnym, to naprawdę zemdleje się, naprawdę. Mam mapę na kreatywnym jeszcze z 5 sezonu. Pierwszego rozdziału, nie? Więc naprawdę mega kozak. Oprócz tego możecie również zaobserwować mojego Twitcha kaktusowy oraz wbić na mojego Instagrama debuga kaktus raz lab podługa official, bo myślę, że serio warto. Oraz chciałbym was poprosić o zostawienie łapeczki tam na dole, tak aby ten odcinek trafił właśnie do większego grona odbiorców oraz o zostawienie subskrypcji. Bo po prostu wtedy więcej osobom się wyświetla i jeżeli na przykład ciekawią was te materiały, to ciekawią zapewne też inne osoby, no i inne osoby też chciałyby, więc polecajcie kanał znajomym, nie wiem. A dobra, przechodzimy do oglądania. My już właśnie sobie lądujemy na rekinku. Chwilowo jeszcze jesteśmy nad koralowym, ale już właśnie przymierzamy się do lądowania na rekinku, naszym pięknym rekinku. Okej, okay, już nastąpiłem skrzyneczkę i bardzo dobrze, a jeszcze poteczki mamy, to świetnie po prostu, idealnie. Boga, mam fajny kill-off, możecie wykryć w skali 1 na 10, jak wam się podoba. Okej, okay, dobra, chodzimy sobie szybko do safe'u. Otwieram sobie to. Okej, co my tu szczególnie? Idziemy sobie tak to znowu. Bandany sobie weźmy oczywiście. Kamień, chodź tu. Okej, czyli przystawiamy. Tak, o tym jeszcze nie teraz tam jest ta skrzyneczka, która tak tam buczy. No bez kitu, gdzie jest to? Co jest? No, ja zapewniam, że widzę ją prawda. No, gdzie jest ta skrzyneczka? No, nie. No świetnie, naprawdę. O, totalnie to jeżeli chodzi o szkolę skrzynek. Jestem po prostu w to mistrzem, naprawdę. No i budowanie też jest tam mistrzem, ale czy to już każdy chyba wie, że jest tam mistrzem budowania. Jeszcze tutaj, dobra. Kurczę, fajny jest ten rekin. Się ładnie wygląda po prostu. Wiem, że w Fortnite nie chodzi o to, żeby ładnie wyglądało, ale naprawdę, powiem wam, że to jest. Tak,
Ja pamiętam, jak jeszcze tego rekina w ogóle, w sensie był rekin, ale był tak zalany, że masakra, ja to w ogóle lubię rekinka, nie wiem jak to. Bo teraz to już nikt nie na to, od kiedy jest, nie ma tutaj Sky. Tu jest ta skrzynka, dobra. Coś na blisko tam jest, jakaś pompa, nie wiem, bardzo pompa. Nie wiem, go nie widzę tu. O, wykrasowałem, bardzo dobrze. A to już też tak powiedział, że z tym mistrzem przedmiotem nie bawi, nie? Tylko chciałem się popisać, wiecie. Okej. O, tam jest ta skrzynka, dobra. Już mi uciekł. Aha, to trzeba wyjść. Idę teraz sobie trochę na dół, do naszego. Nie wiem, co mu się działo. Ale zaraz będzie. I proszę jeszcze popatrzcie, jaką mam fajną maskę. Ciśnie dziku, najlepsza maska na świecie. No, nie ma lepszej, serio. Okej, teraz tutaj weźmiemy za potencję, albo za badanie. Badanie, nie powiedziałem. Strefa, dobra, trzeba się zmykać. Okej, dobra, no i teraz szybko do pojazdu włączyć. Widziu. Mam nadzieję, że to nie zapomniało. O, tak, tak. Możecie pisać, kto napisze marshmallow w komentarzu, że przy tym muszę chcieć. Myślę, że warto pisać serię marshmallow. No ja nie są to jest cała. Wszystko. Jeszcze. Idealnie zaparkowana, nie idealnie, ale zaparkowana. Szybko to jest przeciwdziałane. Teraz szybko się to tutaj podmienimy. Wsiadamy do auta i idziemy po super skrzynię. Gdzie? Do gasnocy? Nie chcę już jeszcze. Dobra, poza tym gasnocy nie są w strefie. A nie, są w strefie. Dobra, nie chcę się. A może. Dawajcie, nie idziemy do gasnocy. O, zrobimy jeszcze sobie już po drodze wyzwanko. Strefa, strefa, strefa. Nogi, nogi, nogi. A raczej ręce, ręce, ręce. Okej, bez pomocy do stolu. Nie ma. No to uciekamy. Mało masów. To jest fajna autka. Aha, bardzo mało paliwa, okej. No to myślę, że będzie stos teraz. Tak jest. Może robimy wina, widzowie, co wina. Aby unikać sobie szybko wystrzelić. Ja jestem za. Okej, szybko teraz tu. Nie wiem, czymś. Połowić rybek. My już jesteśmy w strefie, prawie. My już jesteśmy. Ciśnienie dziku jest włączone. To fajnie jest. No to co? Dostałem rybę. Okej, okay, aura, no fajne. Fajne jest ten marshmallow. Wszystkie tańce również są fajne. Okej, co już tu zbieram? Kanał na ręce. Ale w ogóle zero fragów, to jest tak nudno chyba.
Ale przynajmniej... I kto tu mówił, że w Fortnite jest grawitacja? Nie mam grawitacji, normalnie. Czy ja to tam się rozumiem? No, no zobaczmy, jeszcze w tym wietrzu się. Na zole, bo już nie ma czegoś. No jest już w strefcie celu. Nie, no to ja ręce się podoba to, że nie ma tych duchów przeklętych. A bym nie wiem, że na dróg. Ja tych duchów tak nienawidzę. Tak nie denerwuję. Dojdziemy, że na tym są to wszystko są chwili. Są chwili. Komentarze są obejrzeć, trzeba pokażę wam jeszcze może lotnia. Fajne. Palmę. Nie, dobra. O, taką mam lotnię. Aha, no to super, pokazałem. Są to wszystko sentiery i tak dalej. Ale to mam lotnię, to dobranie do stawki, jak to było. Możecie napisać, jakbym się podobał. No w ogóle, to myślę, że czy lubicie Fortnite, czy nie? A ja przypominam serduszko, ale jak napiszecie Marszlana, to przypominam serduszko. Na razie mam już wszystkie mam. Mam nadzieję, że to zostanie już do końca giery. No i zresztą tylko 12 osób. Niestety, to się nie liczy. Ja wiele ma się, jakby była wielka różnica. Na pewno jednak jest już trochę strefka. A wszędzie jest trochę strefka już. No, co by się coś powiedziało? Powiedzcie, co by nas coś powiedziało? Normalnie my jesteśmy w tym pobliżu. Ja nawet będę cicho. To się uda być do top 3. Albo nie? Nie wiem. Ale z tego co widzę to 5 sekund do ruszenia strefki, więc chyba nie najgorzej. 9 osób, dobra, jak było. No to 3 bym siedzieć. Albo do top 2 jak się nawet uda. No i robić unika na arenę, to już będzie szacun. Z kim to masz, no. Więc to będzie spoko, jak najbardziej. I oczywiście po uniku zrobimy sobie to, że ktoś był bombykiem. Albo to. Teraz mam nowy wiele wycelać. Nie wiem co dać w sumie. Co ja tu jeszcze mam? Ojej, to starka, starka słychać. Ja no, 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 czy może no. I może nagram odcinek, co się stanie, gdy płaczący Bombik spotka spodsłucha na arenie. To będzie dobry odcinek. Nie wiem, to ktoś od Santieri się wybił przed latą. No ktoś chce na to. I tam co ktoś na to idzie po niego? Chyba idzie na niego. Albo nie. Fajnie, bo mam stary staruch. Morda, odsuń się, ty jesteś niebezpieczny, stwarzasz potencjalne zagrożenie. Co jest? No nie, no prawie go pokonałem. Ja wracam do lobby, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jak tak będzie, zostawcie sobie polubę wraz z dzwoneczkiem, będzie mi bardzo miło. A wy... Trzymajcie się i do następnego. Siema!